Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. A w studiu RDN poseł PiS Wiesław Krajewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie panią, witam naszych słuchaczy. W Ministerstwie Zdrowia dzisiaj spotkanie z ratownikami medycznymi w sprawie wynagrodzeń. Jest możliwy kompromis? Ratownicy będą w końcu zadowoleni? Myślę, że tak. Generalnie można powiedzieć, że w tamtym roku i w tym roku cały system służby zdrowia z pewnością został doceniony przez państwo, przez rząd. Po pierwsze w tych trudnych warunkach pandemii, gdzie naprawdę ogromne środki finansowe, jak i inwestycyjne i również osobowe zostały skierowane do pracowników służby zdrowia. Można powiedzieć, że te środki trafione zostały we właściwym momencie, natomiast fakt jest faktem, że grupa ratowników medycznych od jakiegoś czasu niezadowolona jest pewnie rozwiązania, a przede wszystkim grupa ratowników została w jakiś sposób przez senatorów pobudzona, ponieważ myśmy procedowali ustawę o wynagrodzeniu pracowników służby zdrowia. Poprawka Senatu była bardzo, bym powiedział, hojna w stosunku do pracowników służby zdrowia. Pan minister Adam Niedzielski, jak i również pan premier Mateusz Morawiecki z mównicy sejmowej mówili, że oczywiście te środki finansowe trafią wcześniej czy później do tych pracowników, do tych grup medycznych, natomiast no, w tym roku nie możemy sobie pozwolić aż na taką wielką podwyżkę i na takie duże środki, jakie zostały zaproponowane przez senatorów opozycyjnych. Myślę, że to była nieodpowiedzialna poprawka, nieodpowiedzialna decyzja senatorów, pewnie pod publikę i pobudzająca aspiracje pewnych grup medycznych, które miały być zaspokojone bardzo mocno finansowo. Natomiast, myśli pan, że ratownicy ze zrozumieniem podejdą do tego tematu? Tak, bo to tam nawet nie jest, tu nawet nie jest jakiś wielki spór o wielkie pieniądze. Tam z tego, co ja się orientuję, to przede wszystkim ratownikom chodzi o to, że w tabeli, w rozporządzeniu, które jest dedykowane w ustawie, nie ma przede wszystkim wyodrębnionego zawodu medycznego, jakim jest ratownik medyczny. Jest ten zawód dopisany jako inne zawody medyczne i to jest takie, bym powiedział, pewnie jakieś ambicjonalne i prestiżowe przedsięwzięcie. Tutaj pewnie przez kierownictwo czy zrzeszenie ratowników medycznych, którzy właśnie tutaj reprezentują i będą rozmawiać w Ministerstwie Zdrowia na ten temat. A z drugiej strony tam pewnie się wkradł pewien chochlik związany z dodatkami. Nie chcę na antenie o tym mówić, bo to jest zbyt szczegółowa kwestia, ale wydaje się, że rząd jest bardzo pozytywnie nastawiony do całej sfery służby medycznej i myślę, że ten problem z ratownikami medycznymi wkrótce zostanie rozstrzygnięty pozytywnie na rzecz ratowników medycznych. Panie pośle, prezydent Tarnowa proponuje drogę ekspresową zamiast wschodniej obwodnicy Tarnowa. To dobry pomysł pana zdaniem na zdobycie pieniędzy, których miasto nie zdobyło na budowę obwodnicy? Pomysł to takie dosyć zagadkowe pytanie tutaj, pani redaktor. No, przede wszystkim szkoda, że wtedy, kiedy od samego początku tworzyła się koncepcja wytyczenia linii obwodnicy wschodniej, nie pomyślano o tym, żeby już wtedy uwzględnić te potrzeby. Tym bardziej, że mieszkańcy, ci, którzy protestowali do tej pory, nie są zadowoleni z tego przebiegu obwodnicy wschodniej. No, wydaje się, że mają naprawdę absolutną rację. Ja jeszcze w 2016 roku, będąc posłem, wtedy w poprzedniej kadencji spotkałem się z grupą właśnie mieszkańców z tego terenu i oni już wtedy apelowali, żeby jednak tą trasę, ten przebieg trasy obwodnicy wschodniej przesunąć, żeby ona nie przechodziła przez te tereny. Tym bardziej, że wtedy już władze miasta Tarnowa, pan prezydent, jak i Rada Miejska w Tarnowie, no, musiały wyrazić zgodę i deklarowały chęć inwestycji, tym bardziej, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad doskonale o tym wiedziała, bo doskonale wiemy, że miasta na prawach powiatu, a takim jest Tarnów, musi sfinansować ten koszt inwestycji, który procentowo przypada przy tej konkretnej obwodnicy. Choć się miasto, jak podkreśla prezydent, spodziewało się dużo mniejszych wyliczeń. Nie, to doskonale już na tym etapie wiedziano. Nie wiem, dlaczego z uporem tak
parli do takiego rozwiązania. No teraz okazuje się, że władze miasta Tarnowa, pan prezydent i rada miasta Tarnowa, okazuje się, że chyba wywiesili białą flagę i szukają innego rozwiązania, żeby nie wkładać swoich środków finansowych, a żeby mimo wszystko zrealizować wyprowadzenie tego ruchu tranzytowego, który przebiega przez Aleję Jana Pawła II. Były wtedy, ja pamiętam, w 2016 roku, gdzie próbowałem się spotkać wtedy z panem prezydentem, pan dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, pan Tomasz Pałasiński, był bardzo życzliwy też również, żeby od początku, czy jeszcze zrewidować ten pewien przebieg obwodnicy wschodniej, no jednak nie udało się. I teraz wydaje się, że biorąc pod uwagę, że miasta nie stać na tą inwestycję, szukają innego, można powiedzieć, kolokwialnie powiem, wytrychu, żeby zaspokoić i przedstawić opinii publicznej, że w dalszym ciągu prace trwają na temat wyprowadzenia tego ruchu. Drugim rozwiązaniem również było to, żeby wyprowadzić dodatkowy zjazd pomiędzy Tarnowem a Dębicą, wyprowadzić na wysokości Pilzna i tam wyprowadzić ruch tranzytowy. Ja uważam, że to było najlepsze rozwiązanie wtedy, no, ale jakoś nie udało się konsensusu w tym zakresie znaleźć. Panie pośle, ja wrócę do tego pytania, czy pana zdaniem to dobry pomysł, bo zmiana kwalifikacji trasy z obwodnicy na drogę ekspresową nie będzie możliwa bez odpowiedniej ustawy sejmowej. Miasto może liczyć na poparcie tego pomysłu przez posłów Zjednoczonej Prawicy? Czy tutaj ustawa nie ma w zasadzie... Ustawa, regulacje prawne funkcjonują. Ustawa właśnie o tych drogach publicznych, gdzie droga ekspresowa przebiega przez teren, powiedzmy, mówimy o mieście Tarnowa, spowoduje to, że ten przebieg i ta inwestycja będzie sfinansowana przez Skarb Państwa, czyli przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych. I o to tutaj władzom miasta Tarnowa chodzi, panu prezydentowi przypuszczam również, że można powiedzieć, że szlak komunikacyjny zostanie, ale nie będzie sfinansowany przez miasto Tarnów, budżet miasta Tarnowa, tylko przez państwo. Panie pośle, i kolejny pomysł prezydenta Romana Ciepieli, czyli budowa nowego dworca autobusowego w Tarnowie, na który prezydent zamierza pozyskać pieniądze w ramach aglomeracji Tarnowskiej. To na razie ustna propozycja, za którą ma iść formalny wniosek. Pana zdaniem ma szansę poparcia i realizacji? Czy to przypuszczam, że to jest jedna z propozycji samego pana prezydenta. No, chciałbym przypomnieć, że aglomeracja Tarnowska jest stowarzyszeniem kilkunastu samorządowców i myślę, że w tym gronie zapadnie decyzja, jaki cel, jakie zadania zostaną wykonane w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych i miejmy nadzieję, że tutaj po tych sporach i po tych przepychankach personalnych, które tutaj się toczyły, mam nadzieję, że teraz przyjdzie ten czas na to, żeby szybko, sprawnie przygotować pewną koncepcję, jakie najważniejsze zadania mogłyby być zrealizowane w ramach tej aglomeracji tarnowskiej. I życzę tutaj samorządowcom, żeby jak najlepsze zadania właśnie konsolidujące tutaj mieszkańców tego Obarzanka, czy w ogóle całego subregionu tarnowskiego towarzyszyły, aby ulżyć mieszkańcom w codziennym życiu. Natomiast wracając do budowy dworca autobusowego. Pewnie jest to jeden z lepszych pomysłów, ponieważ wiemy, że ten teren, który kiedyś przez wiele, wiele lat służył tu właśnie dla komunikacji autobusowej, no z różnych powodów już nie służy temu celowi. No i teraz wydaje się, że miasto Tarnów, jak i również okoliczne gminy powinno zależeć na tym, żeby tego typu przedsięwzięcie powstało, a jednocześnie skomunikować wszystkie gminy w ramach tej aglomeracji tarnowskiej, bo to nie tylko i wyłącznie chodzi, przypuszczam, tylko i wyłącznie o sam element inwestycyjny jako dworca, ale również i komunikacji między samorządami, między gminami, żeby właśnie miasto Tarnów było tym centrum przesiadkowym czy centrum komunikacji. No właśnie, ta komunikacja często pojawia się w kontekście i aglomeracji tarnowskiej, i Polskiego Ładu. Samorządowcy mają czas do końca lipca złożyć do 3 wniosków w ramach Polskiego Ładu. Jest duże zainteresowanie? Zdecydowanie. Jest to, cieszy się ogromną taką życzliwością i sympatią ten program dedykowany właśnie dla samorządów. Mogę tylko powiedzieć, że to jest tylko
w tym momencie teraz, co jest procedowane do końca lipca, te nabory, to jest taki pewien pilotaż pewnych zadań, bo to będzie realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, oczywiście pod nadzorem rządu i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast pewnie te różne szczegóły będą wychodziły podczas całej tej procedury. Natomiast oczywiście są to duże pieniądze dedykowane dla samorządowców i myślę, że właśnie samorządowcy, a mogę tutaj powiedzieć, że w naszym regionie wójtowie, burmistrzowie, starostowie naprawdę sprawdzają się, jeśli chodzi o pewną realizację różnych zadań, które są potrzebne właśnie tutaj mieszkańcom i życia, komfortu życia. Myślę, że możemy spokojnie czekać na te wnioski, ponieważ jestem przekonany, rozmawiam z wieloma samorządowcami, że naprawdę przygotowują wnioski, które jak najbardziej będą służyć poprawie komfortu i bezpieczeństwu życia. A tutaj kiedy pierwsze pieniądze w ramach Polskiego Ładu? No myślę, że koniec sierpnia, pierwszego początek września już promesy zostaną przekazane, bo pragnę powiedzieć, że to można powiedzieć tak kolokwialnie, to będą takie elektroniczne pieniądze, że te środki, te promesy zostaną przekazane samorządom, inwestycja zostanie zrealizowana i na sam koniec dopiero inwestycji te środki finansowe dopiero trafią do rozliczenia z poszczególnymi wykonawcami, którzy będą realizować to zadanie. Oczekiwania są wielkie. My tutaj z pewnością jako parlamentarzyści ziemi tarnowskiej, posłowie, senatorowie będziemy wspierać tutaj naszych samorządowców, żeby jak największa pula środków finansowych trafiła tu właśnie na ziemię tarnowską, do regionu tarnowskiego, do powiatu brzeskiego, bocheńskiego, dąbrowskiego i powiatu tarnowskiego i również do miasta Tarnowa. Panie pośle, co dla Zjednoczonej Prawicy oznacza powrót Donalda Tuska? No ja myślę, że troszeczkę został przeceniony ten powrót. Nie chciałbym w jakiś sposób szczególnie na antenie reklamować tego polityka. Przede wszystkim uważam, że to jest szkodliwe dla Polski. Ta agresja to jest niespotykana emocja towarzysząca w polityce, patrząc na wielu polityków, czy przede wszystkim krajowych z pozycji parlamentu, obserwując na co dzień, trafiają się tam powiedzmy kilkunastu takich agresorów, bardzo negatywnie emocje wykazująco, zachowująco się dosyć skandalicznie i można powiedzieć, że przewodniczący pan Tusk no, lideruje i przewodzi tej agresji. Myślę, że ta agresja zostanie odrzucona przez Polaków i myślę, że dalej Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość pod kierownictwem naszego lidera, prezesa Jarosława Kaczyńskiego w dalszym ciągu będzie pozytywnie oceniona przez Polaków i w roku 2023, gdzie pewnie konstytucyjny termin wyborów parlamentarnych ponownie zdobędziemy zaufanie i miejmy nadzieję, że Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość w dalszym ciągu będzie mogło rzetelnie, uczciwie wykonywać te zadania, które służą Polsce i Polakom. Choć, panie pośle, niektóre sondaże pokazują, że pod przywództwem Donalda Tuska Koalicja Obywatelska wróciła na drugie miejsce politycznego podium. Idziemy po zwycięstwo, bo się was, czyli PiSu, nie boimy, mówi Donald Tusk, a Zjednoczona Prawica obawia się obecności Donalda Tuska w polityce? Nie, myślę, że to jeszcze raz powtarzam, że myślę, że ta agresja, ta naprawdę negatywna emocja, która powoduje, czy to może taki jest pomysł na politykę przez pana Tuska, żeby spolaryzować bardzo mocno emocjonalnie ludzi i żeby sobie, można powiedzieć, tak brzydko powiem, do gardeł skakali. Nie o to chodzi dzisiaj. Dzisiaj mamy potężne środki wynegocjowane przez pana premiera Mateusza Morawieckiego i dzisiaj chcemy budować i przede wszystkim bezpieczeństwo Polaków. Na ostatnim posiedzeniu również Sejmu była wspomniana również rola wzmocnienia armii, bardzo dużych zakupów inwestycyjnych na rzecz uzbrojenia polskiego. I to bezpieczeństwo dla nas jest podstawowe. Ale również i skok cywilizacyjny. Chcemy właśnie poprzez te środki finansowe, które zostały wynegocjowane przez pana premiera Mateusza Morawieckiego w wysokości prawie 800 miliardów złotych, żeby one trafiły tutaj do Polaków, żebyśmy mogli w końcu, w ciągu tych najbliższej perspektywy 6-7 lat,
dogonić wydawałoby się kiedyś, jeszcze kilkanaście lat temu, nieosiągalne poziomy zachodniej Europy. Dzisiaj okazuje się, że przy tych środkach finansowych możemy to zrobić i uczynić. Natomiast te osoby, które miałyby przeszkadzać, taką osobą pewnie jest powracający z Brukseli pan Donald Tusk. Mam nadzieję, że on nie przeszkodzi nam, żeby zrealizować te marzenia Polaków, a jednocześnie przekonać Polaków, że nie chodzi o to, żeby agresywnie tu się zachować, tylko uczciwie, rzetelnie pracować na rzecz naszej wspólnoty, jaką jest Rzeczypospolita Polska. Panie pośle, słyszymy o nieuchronnej czwartej fali koronawirusa. Będzie kolejny lockdown? To też jest nieuchronne? To jest trudne pytanie. Już na antenie RDN tutaj wielu gości tutaj uczestniczących w pani audycji dostawało podobne pytania i jest ta sytuacja jest bardzo dynamiczna. Oczywiście nikt z nas nie chce, żeby do takich sytuacji już dochodziło, bo już mieliśmy trzy tego typu bardzo ograniczone, wprowadzone w życie restrykcje, gdzie ograniczone zostało życie nasze, każde i rodzinne, i zawodowe, i społeczne. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale żeby do tego nie doszło, musimy naprawdę, szanowni państwo, szczepić się. Ciągle dużo brakuje do tego, właśnie, do tych 80%. I każdy z nas, no, rozsądnie myślący, zastanawiający się, dlaczego tak się dzieje. Było parcie kwiecień, maj, początek czerwca, było ogromne parcie, żeby się szczepić. Teraz tego już parcia nie ma. Okazuje się, że szczepionek jest więcej niż chętnych do szczepienia. Szanowni państwo, no ja pewnie jako kolejny polityk, kolejna osoba tutaj uczestnicząca i goszcząca na antenie RDN, nie będę odmienny, ale zachęcam, szanowni państwo, wszystkich, i tych starszych, i tych młodszych, do tego, żeby się szczepić, bo to nam daje gwarancję, że po pierwsze będziemy odporni na tą okropną zarazę i to gwarantuje nam bezpieczeństwo zdrowotne i życia, a jednocześnie będziemy chronić również tych najbliższych z tymi, z którymi na co dzień się spotykamy. I o to nam chodzi i myślę, że rząd polski przygotował wszystkie możliwe środki, żeby zabezpieczyć to zdrowie. Natomiast od nas zależy, czy się zaszczepimy, czy nie. Zachęcam wszystkich państwa, tych, którzy jeszcze się nie szczepili, do tego, żeby się zaszczepili dla własnego zdrowia i również dla najbliższych. Apelował poseł PiS Wiesław Krajewski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę jeszcze dobrych, pięknych tygodni wakacji, bo wiemy, że mamy półmetek wakacji, żeby jeszcze dużo słońca i radości towarzyszyło wam.